W wyniku dokonanego podziału ziem pruskich powstały cztery diecezje, a wśród nich 28 lipca 1243 roku została utworzona diecezja pomezańska, której stolicą stał się Kwidzyn ze swoją katedrą. Na początku XV wieku w diecezji pomezańskiej było 235 parafii skupionych w 16 dekanatach. Po sekularyzacji państwa krzyżackiego i swojej konwersji w 1525 roku książę pruski Albrecht Hohenzoller przystąpił do propagowania luteranizmu na tych ziemiach, co w konsekwencji zaowocowało wraz z rozwojem protestantyzmu zniknięciem diecezji pomezańskiej, a jej parafie zostały odmienione administracją biskupów chełmińskich. Obecnie tradycję diecezji pomezańskiej kontynuuje diecezja elbląska. Ponad 90% jej terytorium to dawna diecezja pomezańska. Siedzibą biskupstwa pomezańskiego były Kwidzyn i Prabuty, mieszczące dzisiaj konkatedry diecezji elbląskiej. Znaczenie kwidzyńskiej katedry wzrosło, kiedy znalazł się w niej grób błogosławionej Doroty z Mątów. Do jej grobu pielgrzymował m.in. król Władysław Jagiełło, który odwiedził Kwidzyn po zwycięstwie pod Grunwaldem. Na mocy bulli papieskiej z 13 grudnia 2014 roku Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Adama Wodarczyka biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej ze stolicą tutylarną diecezji pomezańskiej. Ksiądz Adam Wodarczyk święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 2015 roku w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jest on mocno związany z ruchem domowego kościoła, którego był moderatorem krajowym. Teraz odczytam bullę nominacyjną księdza Adama Wodarczyka. Franciszek, biskup sługa sług Bożych, umiłowanemu synowi Adamowi Wodarczykowi, kapłanowi archidiecezji katowickiej, dotychczas moderatorowi generalnemu ruchu Światło Życie, wyznaczonemu na siedzibę pomocniczą i mianowanemu tytularnym biskupem pomezańskim, pozdrowienie apostolskie błogosławieństwo. Światłem i życiem człowieka jest Chrystus, który został nam objawiony w tajemnicy wcielenia Bożego. Radośnie zatem świętując fakt naszego zbawienia i odkupienia, napełnieni jesteśmy blaskiem radości Ewangelii, powszechnie przepowiadanej, jak nakazał to Pan apostołom. Jako że ostatnimi dniami czcigodny brat Wiktor Paweł Skworc, arcybiskup katowicki, celem lepszego zapobieżenia potrzebom pastoralnym swojej owczarni, by dobór duchownych Zbawiciela doznawała obficiej, poprosił o ustanowienie dla siebie biskupa pomocniczego, przyjmujemy jego prośbę z troską, za odpowiedniego zaś uznajemy Ciebie, umiłowany Synu, który wyróżnia się kapłańskimi cnotami oraz doświadczeniem i wiedzą. Po wysłuchaniu więc zdania kongregacji do spraw biskupów, naszym apostolskim autorytetem mianujemy Cię biskupem stolicy tytularnej Pomezanii, jak również wedle norm prawa ustanawiamy biskupem pomocniczym katowickim. Co się tyczy Twych święceń, zezwalamy, abyś przyjął je gdziekolwiek poza Rzymem z rąk biskupa katolickiego. Wpierw jednak powinieneś złożyć wedle ustanowionych formuł wyznanie wiary i przysięgę wierności nam i naszym następcom. Następnie, świadcząc pomoc arcybiskupowi, przepowiadaj Słowo Boże i sprawuj wytrwale sakramenty zbawienia. Zapalony miłością samego Chrystusa i wsparty duchową łaską, pouczaj kapłanów i wiernych z prawdziwą miłością, wraz z nimi pokornie i wiernie i wytrwale przyznawaj potężnego wspomożenia Matki Niebieskiej, której niepokalane dziewictwo wydało Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Dan w Rzymie u świętego Piotra dnia 13 grudnia roku pańskiego 2014, drugiego naszego pontyfikatu, podpisał Franciszek, papież. W czasie dzisiejszej uroczystości biskup Jacek Jezierski, biskup elbląski, wprowadzi nowego biskupa tytularnego diecezji pomezańskiej na katedrę biskupów pomezańskich znajdującą się w naszej świątyni. Także podczas dzisiejszej mszy świętej 11 nowo mianowanych kanoników kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej
obejmie swój urząd. Drodzy bracia i siostry, wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękczynienia Bogu za patronkę tych ziem, błogosławioną Dorotę z Montów, która dziś nam przewodzi w drodze do nieba. Niech ona wyprasza Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla księży biskupów Adama i Jacka oraz dla nowo mianowanych kanoników oraz dla nas, którzy dziś pragniemy wsłuchiwać się dalej w wezwanie, które usłyszała z ust Boga, byśmy stawali się ciągle ludźmi według Bożego serca.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cieszymy się z obecności gospodarza tej diecezji, Jego Ekscelencji księdza biskupa doktora Jacka Jezierskiego, który wprowadził na tron dawnych biskupów pomezańskich honorowego gościa, Jego Ekscelencję księdza biskupa doktora Adama Wodarczyka, biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej i tytularnego biskupa pomezańskiego. Serdecznie witam księdza infuata doktora Mieczysława Józefczyka. Witam księdza infuata Jana Oleksego. Serdecznie witam jego magnificencję księdza kanonika doktora Grzegorza Puchalskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Witam zaproszonych przedstawicieli kapitu Elbląskiej Kapituły Katedralnej, Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej, Kapituły Kolegiackiej Żuławskiej, Kapituły Kolegiackiej Lidzbarskiej z diecezji, a z archidiecezji warmińskiej oraz Kapituły Sejneńskiej z diecezji bełckiej. Serdecznie witam też przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli. Witam pana starostę Jerzego Godzika, pana burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka, panią wójt Ewę Nowogrodzką, panią wójt Elżbietę Krajewską, przewodniczącego Rady Powiatu pana Jerzego Śniega, przewodniczącego Rady Miasta pana Kazimierza Gorlewicza, przedstawicieli Rady Powiatu i przedstawicieli Rady Miasta. Witam przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, szczególnie poczet Straży Miejskiej. Witam wszystkich zaproszonych gości, mieszkańców Kwidzyna oraz tych, którzy przybyli z innych miejscowości. I was, drodzy parafianie. W progu tej świętej liturgii uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą ową, uczynkiem, widzeniem Pani. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, za przeciwnicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga Waszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Thank you.
Boże, źródło wszelkich łask, Ty z ojcowską dobrocią wysłuchujesz wszystkich wzywających Twojego miłosierdzia. Za wstawiennictwem błogosławionej Doroty wspomagaj nas w naszych potrzebach, aby Twoja łaska, którą otrzymujemy na ziemi, przyniosła nam owoc życia wiecznego w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Judyty. Mąż Judyty, Manasses, zmarł podczas żniw jęczmiennych. Stał bowiem przy wiążących snopy na polu i słońce poraziło mu głowę i upadł na swoje łóżko i zakończył życie w mieście swoim w Betuli i pogrzebano go razem z jego przodkami na polu między Dotain i Balamą. Judyta była wdową w domu swoim przez 3 lata i 4 miesiące. Na dachu swego domu postawiła sobie namiot, nałożyła wór na biodra i nosiła na sobie swoje wdowie szaty. Pościła przez wszystkie dni swojego wdowieństwa, oprócz wigilii przed szabatami i samych szabatów, przededni nowiu i podczas nowiu oraz oprócz uroczystości i radosnych świąt domu izraelskiego. Była piękna i na wejrzenie bardzo miła. Mąż jej, Manasses, pozostawił jej po sobie złoto, srebro, sługi, służące, bydło i rolę. A ona tym zarządzała. I nie było nikogo, kto by powiedział o niej złe słowo, ponieważ bardzo bała się Boga. Oto Słowo Boże. Pawła apostoła do Koryntian. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu na waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców.
wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Oto słowo Boże. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie.
Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno. Drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszego nabożeństwa, czcigodna kapituło przy katedrze dawnej diecezji pomezańskiej, ekscelencjo, księże biskupie Adamie, biskupie tytularny pomezański. Nasz kościół lokalny, zgodnie z naszym kalendarzem, wspomina dzisiaj i czci błogosławioną Dorotę z Montów Wielkich. Pochodziła ze wsi na Żuławach Wiślanych. Była żoną, matką, wdową. Pielgrzymowała do dalekich sanktuariów. Osiadła tu w Kwidzynie jako pustelnica, rekluza, czy mówiąc dokładniej inkluza. Zmarła 621 lat temu, 25 czerwca 1394 roku. Jej spowiednik, kanonik kwidzyński Jan, wcześniej profesor Wydziału Teologii w Pradze Czeskiej, zadbał o napisanie żywotu błogosławionej. Współczesny nam ksiądz biskup profesor Julian Wojtkowski przełożył na język polski wszystko to, co dotyczy błogosławionej. Jest ona patronką miasta, diecezji elbląskiej. Jest czczona również w archidiecezji gdańskiej i warmińskiej. W 1243 roku powstały w Prusach cztery diecezje, cztery kościoły partykularne: chełmiński, pomezański, warmiński i sambijski. Żyły własnym życiem w państwie krzyżackim. Diecezja pomezańska posiadała swoje centrum tutaj w Kwidzynie. Tutaj też przy katedrze świętego Jana, świętych Janów, w 1285 roku została utworzona kapituła. Początkowo w składzie tylko sześciu kanoników. Kapituła stanowiły do naszych czasów najważniejszą radę biskupa. Na czele kapituł stał prepozyt, jego zastępcą był dziekan. Czasami był tylko dziekan albo tylko prepozyt. Zależy od kraju i zwyczajów. Kapituła pomezańska została uposażona materialnie. Do czasu reformacji w ciągu 240 lat do kapituły należało przynajmniej 124 kanoników. Marcin Luther uznał istnienie kapituł za szkodliwe. Dlatego, gdy zakon krzyżacki przeszedł na stronę reformacji, w XVI stuleciu kapituła zanikła. W 1992 roku święty papież Jan Paweł II, tworząc diecezję elbląską w dużej części na obszarze diecezji pomezańskiej, powołał na nowo kolegium kanoników przy dawnej katedrze w Kwidzynie. Stało się to po 450 latach nieistnienia kolegium kanonickiego. Współczesna nam kapituła w Kwidzynie ma moralne prawo
czuć się spadkobiercą i kontynuatorem kapituły diecezji pomezańskiej. Co prawda w nowym kontekście kościelno-prawnym. Kapituła gwidzyńska ma prawo czuć się moralnym spadkobiercą i kontynuatorem kapituły diecezji pomezańskiej. I oto, by tak było, apeluję do księży kanoników. Czujcie się związani z tradycją diecezji i kapituły pomezańskiej oraz z ich skomplikowaną przeszłością. Obecnego tu najdostojniejszego księdza biskupa tytularnego pomezańskiego Adama proszę, aby zechciał poznawać dzieje diecezji w Prusach, a zwłaszcza tej diecezji, której tytuł z woli papieża Franciszka nosi. Niech drgnie w sercu księdza biskupa odruch szacunku i miłości do tej ziemi, jej ludu oraz do tego Kościoła. W obowiązującym nas prawie kościelnym znajdziemy kanony dotyczące kapituł. Kapituły to kolegia kapłanów usytuowane przy katedrach bądź kolegiatach. Dziś w Polsce kapituły nie posiadają bezpośredniego wpływu na zarząd diecezją czy wybór biskupa diecezji. Takie uprawnienia pozostały kapitułom w Niemczech na mocy konkordatu pruskiego czy monachijskiego. Ostatnio kapituła w Berlinie dokonała wyboru swego arcybiskupa. Stolica Apostolska papież ten wybór zaakceptował. Zadaniem kapituł jest troska o kult Boży, piękno świątyni oraz liturgii. Przynależność do kapituły jest wyróżnieniem osoby, aprobatą dla pracy kapłana, duszpasterskiej, administracyjnej, wychowawczej, budowlanej, konserwatorskiej czy wreszcie naukowej. Kapituły są stowarzyszeniami, które mogą posiadać osobowość prawną i własność po spełnieniu wymagań prawa świeckiego na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kostioła z 17 maja 1989 roku. Kapituły mają swoją autonomię, mają swój własny statut. Mają prawo przedstawiać biskupowi swoją opinię, zdanie, dezyderaty. Kapituły winny strzec materialnego, kulturowego i duchowego dziedzictwa Kościoła, prawdy o kościelnych dziejach, żywej tradycji Kościoła, tej najważniejszej, mianowicie Ewangelii oraz apostolskiego depozytu wiary. Jest on nieustannie przekazywany przez zwyczajne, codzienne magisterium Kościoła. Jest przekazywany ten depozyt przez katechetów, kapłanów, biskupów, papieża, głoszących na co dzień podstawowe treści wiary. Jest on też przekazywany w sposób uroczysty, formułowany na soborach i synodach tych o znaczeniu powszechnym. Określają one doktrynę Kościoła wobec nowych błędów, ideologii, manipulacji oraz także wobec niewłaściwej, powszechniania się niewłaściwej praktyki życia. Wszystkich duchownych, a tym bardziej księży kanoników, obowiązuje wierność pastoralnej linii Kościoła.
Nasz Pan Jezus Chrystus modlił się o jedność swoich uczniów. Ojcze, spraw, aby byli jedno. Ut unum sint. Ta modlitwa dotyczy nie tylko sfery ekumenizmu, ale też odnosi się do jedności wewnątrz Kościoła. Amen. Ksiądz biskup elbląski dr Jacek Jezierski powołał na urząd kanonicki w fidzyńskiej kapitule konkatedralnej 11 księży. Wśród nich znajdują się ksiądz kanonik dr habilitowany Marek Karczewski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wykładowca na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ojciec duchowny kapłanów, delegat biskupa elbląskiego do spraw ekumenizmu. Ksiądz kanonik dr habilitowany Marek Żółdziński, adiunkt na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, proboszcz parafii świętego Antoniego w Mikołajkach Pomorskich, wicedziekan dekanatu Prabuty. Ksiądz kanonik Jarosław Kierp, proboszcz parafii świętej Anny w Krasnej Łące, misjonarz w Republice Południowej Afryki, wieloletni ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Ksiądz kanonik Janusz Kilian, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Kwizynie, budowniczy kościoła świętego Wojciecha w Kwizynie. Ksiądz kanonik Wiesław Paradowski, proboszcz parafii świętego brata Alberta w Kwizynie, budowniczy kościoła w tej parafii. Ksiądz kanonik Józef Miciński, proboszcz parafii świętej Urszuli Duchowskiej w Melbourne, moderator diecezjalny ruchu domowego kościoła, egzorcysta diecezjalny. Ksiądz kanonik Aleksander Lewandowski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Dworze, wieloletni wizytator diecezjalny katechezy w naszej diecezji, wicedziekan dekanatu Kwizyn Śródmieście. Ksiądz kanonik Jan Kiesz, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Benowie, wieloletni proboszcz tejże parafii, zaangażowany duszpasterską. Ksiądz prałat, kanonik, profesor, doktor habilitowany Jan Wiśniewski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, autor wielu prac o diecezji pomyzańskiej. Ksiądz prałat, kanonik Zenon Szerle, kapelan sióstr benedyktynek, misjonarek w Kwizynie, zasłużony duszpasterz, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Hozjanów w Olsztynie, był ojciec duchowny kapłanów diecezji elbląskiej. Ksiądz prałat, kanonik Adam Tylutki, długoletni proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Sadlinkach, obecnie rezydent przy parafii świętego brata Alberta w Kwizynie. Teraz proszę nowo mianowanych kanoników o złożenie wyznania wiary i przysięgi wierności wobec księdza biskupa elbląskiego dr Jacka Jezierskiego. Ja, ksiądz Marek Żółdziński. Ja, ksiądz Marek Karczewski. Ja, ksiądz Jan Kierz. Ja, ksiądz Janusz Kilian. Ja, ksiądz Adam Kalutki. Ja, ksiądz Józef Miciński. Ja, ksiądz Jarosław Kieł. Ja, ksiądz Aleksander Lewandowski. Ja, ksiądz Wiesław Paradowski. Thank you.
Ja, ksiądz Marek Szkudziński, obejmując urząd kanonika rzeczywistego Kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej. Ja, ksiądz Marek Karczewski, obejmując urząd kanonika rzeczywistego Kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej. Ja, ksiądz Jan Kiesz, obejmuję urząd kanonika honorowego Kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej. Ja, ksiądz Janusz Kimia, obejmując urząd kanonika honorowego Kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej. Ja, ksiądz Adam Tygodni, obejmując urząd kanonika zasłużonego Kwidzyńskiej kapituły katedralnej. Ja, ksiądz Józef Miciński, obejmując urząd kanonika rzeczywistego Kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej. Ja, ksiądz Jarosław Kiełk, obejmując urząd kanonika rzeczywistego Kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej. Ja, ksiądz Aleksander Lewandowski, obejmując urząd kanonika honorowego Kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej. Ja, ksiądz Wiesław Paradowski, obejmując urząd kanonika honorowego Kwidzyńskiej kapituły konkatedralnej. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotyczy.
oświadczam o zgodnym z prawem objęciu tego miejsca i urzędu z głosem czynnym i wiernym w kapitule. Zaświadczam zgodnie z prawem objęcia tego miejsca z miłoszczeniem z głosem czynnym wiernym. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Zaświadczam zgodnym z prawem objęcia tego miejsca. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Zaświadczam zgodnym z prawem objęcia tego miejsca. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Zaświadczam o zgodnym z prawem objęciu tego miejsca i urzędu z głosem czynnym i wiernym w kapitule.
Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Zaświadczam o zgodnym z prawem objęciu tego miejsca i urzędu z głosem czynnym i wiernym w kapitule. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Zaświadczam o zgodnym z prawem objęciu tego miejsca. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Zaświadczam o zgodnym z prawem objęciu tego miejsca. Mocno wierząc, że Jezus jest chlebem żywym, który stąpił z nieba, prosimy Go teraz pokornie za wstawiennictwem błogosławionej Doroty. Się za Kościół Chrystusowy, aby przyjmując ciało Pańskie, czerpał z tego pokarmu siły do głoszenia Ewangelii. Christus. Christus, 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 Christ
przez nich ustawy służyły ochronie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci i sprzyjały rozwojowi życia małżeńskiego i rodzinnego. Chryste,
Przyjmijcie, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć Chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary ofiarne, które Ci składamy, oddając cześć Twoim świętym. I spraw, aby się przyczyniły do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradza. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania. Przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiętnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, arkaniołami, wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Jackiem, obecnym wśród nas biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O zmarłych ciężach kanonikach, o wszystkich polecanych w tej Eucharystii i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławioną Dorotą z Montów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Z Chrystusem, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo ośmielamy się mówi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, Thank you.
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Zawsze będzie z wami i z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
napełnij nas święte pragnienie i abyśmy ufitowali w dobre czyny przez Chrystusa Pana naszego. Bracia uczestniczący w dzisiejszej uroczystej liturgii,
bardzo podziękować za zaproszenie do udziału w tym dzisiejszym zgromadzeniu, które jest pewnym symbolem, znakiem, nawiązaniem do wielowiekowej tradycji Kościoła. Ale dla mnie jest też okazją do tego, aby zadzierzyć tą duchową więź z tą żywą diecezją lwowską przez ten historyczny znak diecezji pomazania. Wpatrując się w wielowiekowe dziedzictwo wiary tej ziemi, jednocześnie czytuję to jako moje zadanie, aby będąc biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej, jednocześnie nosić w sobie w sercu tę ziemię i ludzi, którzy tutaj żyją, aby modlić się za was, abyście rzeczywiście doświadczali Boga żywego i aby Ewangelia była z mocą głoszona kolejnym pokoleniom, które potem będą przekazywały dobrą nowinę następnym, którzy może w tym miejscu po wielu wiekach również będą wspominali te chwile, w których my dziś uczestniczymy. Ten dar modlitwy obiecuję i też proszę o ten dar jedności w modlitwie i całą czcigodną kapitułę konkatedry pomezańskiej tutaj w Widzynie, abyście też pamiętali o mnie w tej misji, która przede wszystkim jest też modlitwą i wspieraniem waszego biskupa, Elbląskiego, ale równocześnie, aby czasami gdzieś w tej modlitwie pojawiło się też westchnienie intencji tego, którego proszę, abyście przyjęli też jako swojego brata, brata w kapłaństwie, w posłudze, w wierze. Bogu dziękuję za tą piękną liturgię, a błogosławioną Dorotę zapraszam i wzywam też, aby stawiała się za wami, ale także, aby była dobrą, świętą patronką także mojej posługi w żywym Kościele, wszędzie, gdziekolwiek Bóg każe mi spełniać tę posługę. Pozdrowię was tym pozdrowieniem, które na Śląsku jest zawsze bardzo żywe i na które ludzie wiary w tym miejscu też zawsze odpowiadają trzykrotnie. Szczęść Boże! Pan z wami.